Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą zapasy na, nie wiem, cięższe dni, czy bardziej zapracowane dni, czy po prostu o tak sobie, bo mięso, które dzisiaj przygotuję w słoikach, jest naprawdę pyszne. Ono ma, jakby to powiedzieć, smak pokoleniowy. Takie mięsa robili nasi dziadkowie, dziadków, dziadkowie i jeszcze tam by się cofnął trochę do tyłu. Ono jest po prostu przesmaczne, ale pomalutku. Musimy najpierw mięso pokroić, przyprawić, a później będziemy się cieszyć jego smakiem. A więc zaczynamy. Zobaczcie, tutaj mam 1,5 kg łopatki i tyle samo karkówki. I kroimy to w taką troszeczkę grubszą kostkę. Nie będzie to takie, wiecie, mięso, które tylko przyprawiamy i wkładamy do słoika. My je najpierw obsmażymy z cebulką. Takie kawałki kroimy jak na porządne szaszłyki. Mięso mam pokrojone, więc teraz musimy je przyprawić. I teraz tak. Tutaj mam już świeżo roztarty czarny pieprz, ale muszę jeszcze rozetrzeć, powiedzmy, łyżeczkę gorczycy i łyżeczkę kolendry. I rozcieramy w moździerzu. Jeżeli ktoś nie lubi kolendry, może nie dawać. Gorczyca raczej obowiązkowa. Gotowe. Więc teraz możemy przyprawiać mięso. Trzy kilogramy mięsa, trzy płaskie takie łyżki soli. Czubatą łyżkę pieprzu ziołowego. Również czubatą łyżkę czerwonej słodkiej papryki. Łyżkę świeżo roztartego czarnego pieprzu. No i po łyżeczce kolendry i gorczycy. I wyszła również taka łyżka. I musimy to porządnie wmasować. Więc teraz odkładam je z powrotem do miski. I odstawię na jakiś czas. Nie musi to być jakiś, wiecie, długi czas, ale jeżeli ktoś uważa, że tak potrzeba, to może zostawić tak przyprawione mięso na całą noc. Mięso jest przyprawione, więc mam czas, żeby pokroić kilka cebul. Cebulę będę kroił w piórka. Cebula jest pokrojona, więc możemy zacząć rumienić mięso. W tym celu rozgrzewam porządnie garnek. Ja mam garnek, słuchajcie, żeliwny, taki konkretny. Jeżeli takiego nie posiadamy, to weźmy jakąś dobrą patelnię. Chodzi o to, żeby dobrze zrumienić mięso. I oczywiście dzisiaj podstawowym tłuszczem będzie smalec, bo jakżeby inaczej. Aha, a i tutaj mam jeszcze 4 ząbki czosnku, ale jego dodam, jak już będę obsmażał cebulę. Teraz do rozgrzanego gara wrzucam
porządną, taką czubatą łychę smalców. Oczywiście smalec, który mam, jest własnej roboty. Nie wyobrażam sobie inaczej, bo ten kupny smalec, no nie wszystkie, nie będę wrzucał wszystkiego smalcu do jednego garka, po prostu śmierdzi, jak się go podgrzewa. Oczywiście, jak ktoś nie posiada takiego smalcu domowego, a nie chce kupować, można obsmażyć to na oleju lub na klarowanym maśle. Wolność, Tomku, w waszym domku. Dobra, myślę, że tłuszcz jest rozgrzany, sprawdźmy. Nie. Jeszcze za słabo skwierczy, jeszcze chwilę poczekam. On musi aż kopcić. Wtedy, wiecie, temperatura jest bardzo wysoka i mięso się zamyka. I końcowy efekt takiego mięsa jest po prostu rewelacyjny, bo mięso jest soczyste, nie jest łykowate. I teraz mięso będę smażył partiami, nie wszystko naraz, bo by to się zaczęło po prostu gotować. Pamiętajmy, że mięsa nie smażymy do końca. Ono dojdzie w słoikach. Je trzeba po prostu zamknąć i trzeba zrumienić. Ono będzie wtedy bardziej aromatyczne, bardziej smaczne. Obsmażone mięso wykładamy teraz do miski. I kładę kolejny kawałek. I tak będę obsmażał, aż wysmażę wszystko. Ostatnia partia mięsa jest gotowa do wyjęcia. Następnie na patelnię ląduje kolejna łyżka tłuszczu. I wrzucam cebulę. Pokroję czosnek. Czosnek mogę dodać do cebuli, jej jest bardzo dużo, więc czosnek się nie powinien przypalić. Zresztą cebuli również długo na ogniu trzymał nie będę. I niczym nie przyprawia. Cebula jest już delikatnie zeszklona, więc wrzucam z powrotem mięso. I mogę je przemieszać z cebulą. Właśnie dlatego nie przyprawiałem cebuli. I teraz wrzucam czubatą łyżkę majeranku. I dokładnie jeszcze raz przemieszam. Mogę przekładać mięso w słoiki. Mam przygotowane kilka słoików, dokładnie nie wiem ile wyjdzie. Zaczynam od trzech, tu mam jeszcze trzy. Bierzemy porządną łychę. Garnek sobie bliżej przestawię. Tutaj mam taki lejek, żeby nie brudzić rantów słoika i przekładam mięso z cebulą. Myślę, że tyle wystarczy do słoika. I bierę kolejny. Teraz jeszcze zrobię taki mały zabieg. Do garnka wleję trochę wody. Nie za dużo. Tak wszystko opłukam. I
nic się nie może zmarnować. Teraz przed zakręceniem jeszcze dodatkowo sprawdzę słoiki, żeby nie były ranty pobrudzone, bo wtedy słoiki mogą puścić. I zakręcam. Następnie słoiki przekładam na blachę od piekarnika taką. Zobaczcie, coś takiego. I wstawiam do zimnego piekarnika. Temperaturę ustawiam na 130 stopni i będę pasteryzował przez jakieś 3 godziny. Po tym czasie piekarnik należy wyłączyć, a słoiki zostawić w tym piekarniku do całkowitego ostygnięcia. Następnie do lodówki lub w chłodne miejsce. I gotowe. No i moje słoiki obiadowe są już gotowe. Zobaczcie, każde wieczko jest wklęśnięte, wciągnięte do środka. To znak, że się bardzo dobrze zapasteryzowały. I teraz takie mięsko mogę sobie bardzo długi czas trzymać w lodówce, w chłodnym miejscu. Nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, im nic nie będzie. Dobra, i zobaczcie, jak one wyglądają. To jest po prostu no, coś wspaniałego. I stworzyła się tutaj galaretka, jest trochę tłuszczyku, a więc spróbujmy. Puścił. Jak pachnie cudownie. Zobaczcie, jakie mięsko. Po prostu cudo. I galaretka, i wszystko jest. I takie obsmażane dużo lepiej smakuje od takiego, wiecie, zwykłego, zapakowanego do słoika. Spójrzcie, mięso po prostu jest mięciusieńkie. Tak jak wspominałem, pasteryzowało się 3 godziny w 130 stopniach. Później piekarnik wyłączyłem i zostawiłem do całkowitego ostygnięcia, a następnie w chłodne miejsce. Wow. Powiem wam, że chyba nie ma takiej konserwy smacznej jak to. Oj. No rewelacja na zimno. A dla amatorów, wiecie, mocniejszych trunków, to nie muszę wspominać, jaka to jest idealna przystawka czy zagryzka. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i tak prostych, smacznych przepisów. Zróbmy sobie taki rarytas, kiedy mamy trochę czasu w weekend, a później, proszę bardzo, goście będą zaskoczeni.